This is my kingdom come. When you pull my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Ends call is the last of. No hej ludziska, witam was w kolejnym odcinku z The Walking Dead sezon 2. Jak pamiętacie, ostatnio zgubiliśmy się, oddzieliliśmy się od Christy, goniali nas jacyś pedofile. Jedno z nich naciągnęliśmy na zombiaki i on zginął. My wpadliśmy do rzeki, przepłynęliśmy, trafiliśmy do jakiegoś dziwnego obozu całkowicie sami, spotkaliśmy napalonego psa, który był najwyraźniej chory na wściekliznę, ponieważ po zabraniu mu żarcia rzucił się na nas, zabiliśmy go i spotkaliśmy ledwo żywi jakichś ludzi. I to właśnie jest hi tam na tym screenie, tak mi się wydaje. I teraz właśnie lekarz nas zaczyna opatrywać. Takie małe previews in the AMC The Walking Dead. Bo brawa. Trust him, he's a doctor. Damn, that must have hurt. No co ty nie powiesz? Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. No co? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. Mówmy do niego. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know? You're a doctor, right? Aren't you supposed to help people that are hurt? Ale on nas kurwa syna wygląda. Nie wiem. It was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Coś tam jeszcze jest? Who's she? Sarah. What I say? Stay inside. Tak, nothing to do here. Dobra, pomóżcie mi i se pójdę, tylko nie ucinajcie mi ręki, Erdali. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? To find my friend Krista. Forget it. You won't get five feet. No, gdzie cwania? Bez wąsaty kreny. Terrible delaying treatment. We've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? Well, yeah. Wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. No, come. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Please. Alvin i wiewiórki. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... No fajnie, dzięki. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Kawałek bandaża i wody utlenionej. Fajnie, że możecie dać mi tyle. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Ale naprawdę. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. Co jest szed? Reszta dółka? It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Właśnie poszliby w czterech, zobaczyli. Tak, to jest dółka jakaś mała. Zobaczyliby co i jak, że ten pies tam jest i by tyle było. Ale nie. Na pewno mała dziewczynka chce was wszystkich zabić i zjeść. Logika.
No i się czuje ciężko nos. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. I can't believe this. Ja też nie mogę w to uwierzyć. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Dobra, co my tu mamy? Jakaś... Co... A, to na narzędzia. Widać odciski narzędzi nawet na tym. Nie wiem jakim cudem. Tu jakiś pług. Nie, to krotwica. Anchor, nie wiem jak to się wymawia. Ale każe, że to jest krotwica. Wygląda mi na jakiś pług, ale okej. Barrel. Beczka. Nic ciekawego tutaj nie ma. Widzę, że nam nie zostawili żadnych cukierków. No, koło ratunkowe na pewno nam się przyda. Może zawiniemy sobie je wokół ramienia. Młotek. No. Ale mamy scyzoryk dalej. I coś tu jest? Żadno żarcie nam nie da, co? Nie wiem. Umrzemy z głodu, ale nie z farturany. A, tam da się wyśliznąć chyba. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Stitches? To stitches. Łapą, nie da się? Okej, no ale no niepotrzebne jest jakoś specjalnie wyjście stąd. O, tutaj jeszcze coś możemy zrobić. A, stoliczek. I teraz możemy iść po młotek. I wyjąć gwoździe będzie można, okej. Well played. No i po co ci to było, kobieto? Dziewczyno. Dobra, mamy młotek. Teraz użyjemy młotka na tym. Nie wiem po co my, co my próbujemy się wydostać, czy co? O, quick time event. No fajnie, otworzyłeś sobie właśnie wejście, jakby zombie jakiś chciał cię zjeść. Genialnie. Po co to było w ogóle? Nie czaję. No tak, na pewno zaradniesz się do domu, nikt cię nie zauważy, bo jesteś ninja. Ani Zedy, ani ludzie. O Jezu, jak to głupie. It's pretty safe in there. It'll be a good place to stitch up my arm. Musimy zdobyć igłę, peroxide, nie wiem co to jest, i bandaże. Mamy już nić. Dobra. Nie, nie otwieraj! Nie możesz zajrzeć? Przejdźmy się naokoło domu i zobaczmy, czy nie da się nigdzie zajrzeć. No bo kurczę... A no tak, jest pozasłaniane. To w sumie moja logika. No i teraz pomyślę, spotkałem jej i pomyślę, żeby tego... Żeby coś mi zrobić, nie tak. Że ja próbuję ich zabić czy coś. No, a gdzie młotek? O. Okej, okay, jakieś podziemia, pewnie piwnica domu. Jako taka. Fundamenty ogólnie rzecz biorąc. Więc coś, coś możemy tutaj zrobić? O, jakieś narada. Fine.
Zobaczmy, co my tu mamy. No, połamał się? Co to był za nożyk? Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Serio? Nie możemy nic innego zrobić, tylko te drzwi? No przynajmniej nie otworzyła na oścież. Pewnie spotkamy tu Sarę. Ona jedyna zauważy, coś tam powie. Pogadamy sobie, ktoś przyjdzie, będzie chciał nas zabić. Podsłuchajmy, bo trochę oni w kuchni się radzają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co ją zrobić? Aha. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. O, przypał. Nie, dobra, to nie ma sensu to podsłuchiwanie. Nie mogę pójść gdzieś indziej? Serio, tylko mogę podsłuchiwać? Nie mogę po prostu przejść się, coś ogarnąć więcej? O Boże, to jest smutne. Leave her out there to die. Better her than us. You'd have done the same. It wasn't the brightest idea. Oh, well, firing your rifle was, huh? Where are you going, huh? I want to get my sweater. Po sweter idzie. Dzida, Clementine, dzida. Uciekaj. No, uciekaj, 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 uciekaj. W sumie nic nie zdobyliśmy, ale... O, przestartnąć można zobaczyć, co tam się dzieje. Nie, może my jednak mamy tam wrócić? Nie no dobra, może jednak sprawdźmy jeszcze parę okien. Nie zdecydowany Bobru. A tu prosto w kuchni wyjdziemy, ale by było. Żadnej warty nie wystawili, nie wiem, jakby ktoś do nich szedł. Nikt nie patrzy przez okna, nikt nie chodzi tutaj. Nie wiem, nie czaję trochę. A tam ktoś mówił, że idzie po sweter. Wyszedłem i nie było żadnej akcji. Dalej nic. Dalej gadają tam w sobie, w swojej kuchni. Dobra, teraz bym chciał z łaski tej gry pójść sobie na... O, da się iść na górę. Chyba. Tutaj Sarę spotkamy. Coś tak czuję. Dobra, zobaczmy tutaj. Sypialnia. A jakże? You're not supposed to be in here. Hi. Can you please help me?
I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Ona wydaje się spoko, tak, ale naiwna trochę, nie? Help me and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. No pomóż. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. No nie, łaskawcze. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it with. Bandages. And I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages. But I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. Nie, no, przedstawmy się. I'm Clementine. Jestem Sara. Cześć. We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's old. Dobra, udawajmy, że jesteśmy jej przyjaciółką. And then I'll be super cool. Yes, we are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Oczywiście obiecuję. To zabandażuj mi rękę. O Jezu, pinki, przysięga ta. Pinki swear. Pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Będziesz szukała rzeczy swojego ojca w swoim pokoju? Czy to nie brzmi trochę tak... I think this is it. ...kazirodczo? That'll work. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Teraz pewnie coś nas znajdzie tutaj. Thanks, Sarah. To było zbyt dobre. Żeby po prostu sobie wchodzimy i nic się nie stało, nie? A jeszcze potrzebujemy rzeczy. O Jezu, tutaj pewnie coś znajdziemy. Wiecie, Amerykanie chowają te swoje zapasy za lustrem. Nie wiem, taka moda. Okej. Co my tu mamy? Jest igła. Brakuje nam tylko czegoś. Tylko czegoś. Dzięki za info, Bobru. A, bandaż potrzebuję. Nie ma tu jakiegoś ręcznika czy coś? No dobra, to już tutaj nic nie będzie. Oh shit! Nic nie mają, to nie będę tutaj szukać. Czy ona jest w ciąży? Czy po prostu jest trochę taka amerykańska? Aha, jest w ciąży. Let it be okay, and let it be his. Okay, poszła sobie. Teraz wyjdziemy spokojnie. Czy znowu ktoś tu będzie szedł? Do Sary już nie idziemy, ona jest trochę taka psycho. I w tym momencie skończymy odcinek. Jest 19 minut. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapominajcie o łapce w górę, która naprawdę motywuje. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was. No i hej, pa pa.